jak taka procedura ma być syntezy. Nie wiedziałam, jak to zbadać. Nie wiedziałam nawet, jak to wziąć dosłownie, żeby to dosłownie stworzyć. Ponieważ nigdy nie miałam z tym takim do czynienia. Zajmowałam się głównie syntezą organiczną. Ewentualnie miałam raz styczność z syntezą nanocząstek. Plotki mamy takie i troszeczkę w radiu, w ramach tego, i kiedy dopiero miałam tę ideę, to też było łatwiej z nim na ten temat porozmawiać i powiedzieć, przepraszam bardzo, ja chcę zrobić coś takiego, włożyć nanocząstki do nanowłókna, zobaczyć, co się wydarzy. Chcę to zastosować na przykład w leczeniu nowotworów. Chcę zrobić system dostarczenia leków. I dopiero wtedy taka osoba wie, czego ja mnie oczekuję i nawiązuje się pewnego rodzaju współpraca. Współpraca, gdzie główny pomysłodawca, który nie wie za bardzo, jak ma jeszcze zrobić, ponieważ to jest nowe środowisko, to jest zupełnie nowa sytuacja, nie ma tego doświadczenia, przydaje się promotor, bądź opiekun projektu, który tego młodego naukowca prowadzi, pokazuje mu, że musisz teraz zrobić to, to zrobimy tak, to zrobimy tak. Rozwija każdy podpunkt takiego projektu. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. I wtedy można, nie mówi się wtedy, że projekt został zrobiony przez naukowca, tylko projekt został zrobiony przez współpracę młodego naukowca z dorosłym naukowcem. I wtedy taka współpraca ma bardzo, bardzo dobry oddźwięk moim zdaniem, ponieważ to jest pokazane, że my się cały czas uczymy. Starsi uczą się od nas i młodsi uczą się od starszych. Starszy może podzielić się swoim doświadczeniem, może wskazać palcem błąd, może to sprawdzić, natomiast młodszy nie jest skażony taką wiedzą. Oczywiście wiedza jest potrzebna jak najbardziej, ale to jest taka wiedza, że która czasami można ograniczyć. Ja wiem po sobie, że jeżeli wezmę już trochę się w tym środowisku przewinęłam i ktoś przychodzi i na przykład mówi mi, że na przykład zróbmy nanocząstkę, która ma rzędy nanometru, która na przykład będzie nam przechodzić przez jakieś struktury, które są za duże, które normalnie nie jest w stanie przejść. To wtedy ja tak mówię, no trochę chyba nie tak. A znajomicie to jeszcze pół roku temu powiedziała, tak, tak, zróbmy, to jest super, bo idea jest genialna. Pewnie dużo innych problemów dałoby tak radę przebrnąć. Jednakże teraz jako dla mnie młodego naukowca ważne jest to, żeby wpaść na coś, wpaść na jakąś ideę, która jest cudowna w swojej prostocie. I jeżeli ta idea przyda się zrealizować, to już jest 100% do sukcesu. Zresztą ja tu chciałam wtrącić, że ten tegoroczne edycja Explory nie była pierwszą dla Joasi. To już w ubiegłym roku startowałaś w tym festiwalu i w tym konkursie, prawda? Tak, ja w zeszłym roku miałam przygotowany projekt z dwuosobowym zespołem, który dotyczył konserwacji warzyw i owoców. Nasze badania dotyczyły rzodkiewki. Rzodkiewkę podlewaliśmy różnymi stężeniami kwasu, kwasu octowego bądź mlekowego, to były stężenia 2-3%, także znikome i cała esencja projektu polegała na tym, że te kwasy, jeżeli podlejemy je w odpowiednim stadium rozwojowym rośliny, to roślina jakby nabierze pewnych cech odporności. Mówiąc, które wydarzenie zaszczepimy. Zaszczepimy, że taką jako indukcję, tam jej bodziec, że coś się dzieje, coś jest nie tak. I wtedy ta roślina spróbuje jakby to przezwyciężyć, spróbuje się z tym zmierzyć. I jeżeli to jest taki moment, kiedy tam można taką roślinkę porównać do małego dziecka, kiedy dziecko się młode, małe rodzi, ono jeszcze nie wie, co go czeka. Jeszcze nie wie, co będzie. I to środowisko indukuje, że ono ma różnego rodzaju cechy. Uczy się od rodziców, uczy się od otoczenia, od szkoły. I wtedy dzięki temu nabiera nowych cech. Czasami jest trudno takie cechy nabrać. To będzie pewnie się później takie się dzieje. Podobnie było właśnie z pożytkiem. Wiesz, ale ta praca jak twoja, czy to się kończy, to mi tak drogi, czy jest tylko tutaj jakaś publikowalna praca naukowa w jakimś, nie wiem, czasopiśmie, coś takiego, czyli to, co naprawdę jest jakimś dużym stopniu miernikiem pracy naukowca, zwłaszcza w przyszłości. Oczywiście, właśnie pracę nad publikacją, w sumie abstrakt na Intel ISIS będzie też abstrakcją do mojej pracy, do artykułu, który piszę. I jest to oczywiście artykuł listy znaczy czasopismo listy statystycznej. Także nie powinno być z tym problemu i mam nadzieję, że zostanę przyjęty. Myślę, że mój projekt jest dosyć ciekawy pod tym względem, że będzie stosowany nie tylko właśnie w technice, ale też w wielu laboratoriach. Tak wszystko wracając do tego tematu o samodzielność pracy, bo ja nie zdążyłem odpowiedzieć na to. To chciałem powiedzieć, że myślę, że bardzo zgadzam się z Asią,
że to jest ważne, żeby właśnie znaleźć osobę, którą można pracować. Ja z moim właśnie opiekunem, z panem doktorem Krzysztofem Dobkiem, w sumie moja współpraca wyglądała bardzo ciekawie, ponieważ ja przyszedłem z pomysłem, a następnie realizowałem go tak, że dostałem laboratorium i jeżeli miałem cokolwiek kłopot, to doktor mi pomagał. Ogólnie cały czas pracowałem sam, także nawet w innych pokojach. I ci, którym się wydaje, że państwo są tylko twarzami tych projektów, delikatnie rzecz biorąc, nie miałem kompletnie racji. Zapraszam do Poznania, przekonać. A teraz wspólnie robicie kolejny projekt, tym razem dla konkursu ogłoszonego przez CERN, już wcześniej wspominany. Opowiedzcie o tym projekcie. O co to chodzi? Asiu? Nasz projekt dotyczy wykorzystania nanotechnologii, no konkretnie kropek sądowych, w optymalizacji detekcji, która możliwe, że dzięki naszej propozycji będziemy w stanie dokładniej zobrazować sam proces. I myślę, że Jerzy powie się na ten temat lepiej, ponieważ jest głównym eksperymentorem projektu. O co chodzi z kropkami kwantowymi i z tą detekcją? Co będziemy wykrywać? Kropka kwantowa to taka bardzo mała struktura. Nasze kropki mają 3,4 nanometra. Są dużo mniejsze od moich nanocząstek, które mają 5 nanometrów. I one mniej więcej wyglądają tak, jak wieżowiec w małym dziecku, jeżeli chodzi o takie skalę. Rzeczywiście, kropki kwantowe są bardzo małe, ale są bardzo ciekawe pod względem tego, że zależnie od ich wielkości możemy zmieniać na przykład widmo ich emisji. Czyli oznacza, że zależnie od wielkości kropki, kropka ta będzie dawała inny kolor roztworowi, który będzie rozpuszczony. Czyli jeżeli oświetlimy ten roztwór światłem, to będzie na przykład świeciła nasze kropki światła na takim żółku. 5-6 mm. Po co to wszystko? Chcemy stworzyć tanie i bardzo wydajne detektory, oparte właśnie na kropkach kwantowych CDS, ZNS, czyli CDS, ZE, to jest selenek kadmiu, a ZNS jako okrywa. To selenek kadmiu tworzy tylko jądro, a okrywą jest ZNS, czyli siatek tynku. A te detektory co mają... Wykrywać. Te detektory mają wykrywać z dużo większą dokładnością różne egzotyczne cząstki, które będziemy produkowali podczas uderzania taką garścią protonów w tarczę, która będzie wykonana z różnych materiałów. Będziecie w CERN-ie rozpędzali te cząstki i uderzali, jak to jeżeli uda nam się wygrać, to tak. No, bardzo liczymy, że nam się uda. Jeżeli tylko dostaniemy zaproszenie, od razu mówię, że możemy się wspólnie zobowiązać, że będziemy produkować różne cząstki i będziemy badać ich efekty. A co to za cząstki mogą być na przykład? Na przykład możemy produkować neutrina, możemy produkować kaony. Bardzo dużo cząstek. Czyli to wszystko, czym to bada CERN? Tak, dokładnie, ma zastosowanie, ponieważ my tylko CERN jest tutaj w naszej okolicy takim miejscem, gdzie takie cząstki można w ogóle zdobyć. Przy takich energiach oczywiście, tak? Bo, no tak, no. Bo my rozmawiamy tutaj o jednostkach genów, tak? Giga-elektronowolty, tak. Jest to taka energia. Dobra. Duża. Teraz chcę się zapytać, ty się zajmujesz biologią, czy zajmujesz fizyką, to jak to się dzieje, że jesteście w jednym projekcie tak naprawdę? Czy na tym etapie waszego działania jest taka duża swoboda przeskakiwania między obszarami? Staraliśmy się stworzyć projekt, który będzie bardzo multidyscyplinarny, ponieważ w efekcie nasze detektory mogą właśnie znaleźć ogromne zastosowanie w medycynie, gdzie tutaj właśnie Asia odnajduje się w pełni i pozwalają na przykład zwiększyć nawet dokładność już stosowanych systemów do detekcji na przykład asiowych nowotworów. Tak, dokładnie. Myślę, że takie detektory, które potencjalnie bylibyśmy w stanie produkować, na pewno znajdą miejsce dla siebie w medycynie. Myślę, że będzie to rodzaj pewnego rodzaju optymalizacji obecnych metod wykrywania chociażby nowotworów czy obrazowania medycznego. I tutaj myślę, że to jest duży krok do przodu, ponieważ w
pragnę tutaj przytoczyć przykład raku trzustki. Rak trzustki jest praktycznie nieuleczalny, nie dlatego, że jest aż tak groźny, tylko dlatego, że nie jesteśmy go w stanie na pewno jakimś wczesnym etapie odkryć. I moment, kiedy my go wykrywamy, już jest o wiele za późno, żeby myśleć o terapii. Bo albo organizm jest tak zniszczony, albo po prostu organizm nie wytrzyma samej chemioterapii, samej procedury leczenia. W tym konkursie CERNAT-KIM jesteście zespołem wyjątkowym, bo pochodzicie z... Znaczy są zespoły, znaczy członkowie tego zespołu pochodzą z całej Polski. Tak, i macie jeszcze dodatkowych uczestników tego projektu. Tak, jeszcze ile osób oprócz was? Ile osób? Dziewięć osób, jest tak, ten jest, że poprawia, bo... nasz zespół jest zespołem, tak jak Jerzy wspominał, interdyscyplinarnym. Mamy matematyków, mamy informatyków, mamy fizyków, teoretyków oraz klasycznych fizyków. Mamy biologię, tak to zadziałaj. Wszyscy młodzi wszyscy młodzi. Także widzicie Państwo, że w ramach naszego radia Tok FM Extra mówimy o tym, że pewne choroby są po prostu nieuleczalne, no bo za późno. Za późno dowiedzieli się, proszę Państwa, o świętym, który zrezygnował. Za późno dowiedziano się, proszę Państwa, o odkryciu córki Faraona, proszę Państwa, że tutaj mamy piękny obraz, jak ona wyłowiła Mojżesza, proszę Państwa, w Nilu. Jak również na temat Jana Pawła XXIII. Także, proszę Państwa, mamy różne informacje w naszym radiu. To KFM Ekstra najciekawsze, ale po prostu to, że Mojżesza z Nilu wyłowiono, proszę Państwa, no to rzeczywiście niesamowite, no bo żeby człowiek pływał w koszyku, proszę Państwa, po rzece, przecież krokodyle są, przecież jest niebezpiecznie, a to koszyk może się przewrócić. Także, no, kierownictwo w tym wszystkim było oczywiście Jehowy Boga. Dlatego też powtarzamy Państwu te zmiany, które jak na 21 już wiek naszej ery, proszę Państwa, przypadek przygotował, proszę Państwa, cygance, która po prostu żebrze papierosów dwóch, tu na Pradze Południe przed Uniwersamem, cygana, który osiadł na Igańskiej, tej kolorowej, co macie Państwo, ten na muralu obraz piękny, kolorowy pokazany, proszę Państwa, że cyganie wcale nie muszą już teraz w 20, proszę Państwa, pierwszym wieku podróżować, a cyganki nie muszą kraść, no bo skoro żebrzą papierosów dwóch i dają wam przykład, że tak można, może was też i parodiują, bo wy przecież chodzicie na walewa, na waprawa, a to, że co napisał Mikołaj Rej, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, a co tłuszczej kopy maca, to już tak skracam teraz, bo i tak wiem, że tam się niektórzy wściekają, wyznawcy papieża, czyli wasi ci bracia i siostry, wasi kumple, wasi koledzy, wasze koleżanki się mogą wściekać, no ale po prostu Mikołaj Rej taką spuściznę po sobie pozostawił rzeczywiście, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet maszę urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć, wieszkę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie w każdym kącie, dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare. Dlatego też dzisiaj, proszę Państwa, no ominęliśmy bazylikę na Kawęczyńskiej 53, tam bardzo dużo bezdomnych poszło, takich pijaków i Reczek i Breżniew i to wszystko, no bo tam postawią wina, jakieś kluski, taka koleżanka, która rok temu była, która, proszę Państwa, była laureatką jednej z nagród, proszę Państwa, to nie są orły. Proszę zastanowić się, jakie to są nagrody katolickie, żebyśmy tak tu nic na ławę nie podawali, nie mówili od razu, nie pokazywali. Nawet nie wiedziała, że jest taki bankiecik, że tam są winka i że pierożków się najadła, bo była strasznie głodna. Ta koleżanka, która zresztą kiedyś na Brzeskiej 18 w galerii Art 2 z nami śpiewała, śpiewałyśmy tak przy śledzikach. Także bardzo się najadła tych pierożków,
proszę Państwa, no ale jakby tak cały Kościół przyszedł katolicki, no ale nie każdy chce do Kościoła chodzić z tych ludzi, którzy myślą, którzy zastanawiają się, także niektórzy ominęli dzisiaj Kawęczyńską 53, tę całą katolicką waszą praską, bo to jest Praga Północ, Bazylikę, proszę Państwa, galerię Soho Factory o 19 ominęliśmy, o 18 Podskarbińska o 2 też, bo tam o 16 byliśmy wcześniej, ale już na 18 nie poszłyśmy drugi raz, no bo dlaczego? Dlatego, że tam no takie głupoty malują, udają, że malują, że nie trzeba umieć, żeby malować, że to malowanie jest z serca. Ja mówię, żeby oni robili wszystko z serca, to przecież by zaczęli czytać Pismo Święte, przecież by zaczęli czytać Biblię. Także proszę Państwa, zorientujmy się, co dzisiaj 5 kwietnia 2014 roku mamy, proszę Państwa, w ramach oczywiście Radia Tok FM Extra, mamy wiadomości też. MSZ i państw Unii Europejskiej omawiali nowe podejście do Rosji. Ukraina szykuje się na ewentualne przerwanie dostaw rosyjskiego gazu. Robert Kubica nie pojedzie w niedzielę w rajdzie Portugalii. No Kubica biedny. Nie daje rady. MSZ i państw Unii Europejskiej na nieformalnym spotkaniu w Atenach, które zakończyło się w sobotę, omawiali nowe podejście do Rosji wobec aneksji Krymu i kryzysu na Ukrainie. Unia Europejska ma przygotować plany nałożenia nowych sankcji na Rosję, jeśli dojdzie do eskalacji napięć. Szefowie dyplomacji uznali, że Unia musi jednocześnie starać się stabilizować napiętą sytuację, jaka powstała po aneksji Krymu przez Rosję, a także umocnić więzi z byłymi republikami Związku Radzieckiego, choć przyznali, że zacieśnianie relacji z tymi krajami wywołuje gniew Moskwy. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że w interesie Unii nie leży zmierzanie ku konfrontacji z Rosją w sytuacji, w której napięcie między Moskwą a Unią jest największe od czasów zimnej wojny. Premier Ukrainy Arseniej Jaceniuk polecił rządowi przygotować się na ewentualność przerwania dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Jak podkreślił, jego kraj jest gotowy kupować rosyjski gaz po cenie 268 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Naszym zadaniem jest rozpatrzenie dwóch możliwości rozwoju sytuacji, oświadczył Jaceniuk, otwierając posiedzenie rządu, w tym takim, że Rosja przerywa dostawy gazu na terytorium Ukrainy. Gazprom ogłosił czwartek, że podnosi cenę gazu dla Ukrainy do 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych, co stanowi drugą podwyżkę w ciągu 3 dni. Jaceniuk już tego samego dnia powiedział, że taka cena jest absolutnie nie do zaakceptowania. Słuchasz informacji z Kopenhagi. Poseł Artur Dębski z programu Stolikos wylecieli do Londynu. Przewodniczący swojego ruchu ma się spotkać się z Polonią. Jak zapowiada, postara się pomóc rozwiązać Polaków na wyspach. Poseł Dębski natomiast będzie zadawał wszystkim dla imigranta. Jak się zapowiada pani Potan, jeden z tego ma przede wszystkim pozytywne problemy polskiej imigracji. Gdzie? Gdzie? To jest bezspory materiał. A jak to? Gdzie to? Gdzie to? Na tą stronę, pomocową tą stronę, że będą uruchamiany, która będzie ilustrowała te przykłady, opisywała te wydarzenia, a jednak stawała się tym, co nie będzie można i trzeba będzie pomóc tam, to to z różnych stron, żeby udzielić pochodnej pomocy. No, to jest to, co się mówi, to jest to, co się mówi. To jest nie taka już historia, zajmowania się tymi problemami przez nas mniej więcej od roku czasu, a teraz po prostu oczywiście wykorzystujemy kampanię wyborczą do tego, żeby te problemy jeszcze bardziej... To makabra, no to jest co, to przemysł w ogóle cały, piece hutnicze i tak dalej. Może te problemy bardziej wygłosić. Takie długie te wiadomości z Tok FM, daj spokój, żeby to... Nie, to jest bezstronne, co się mówi. Nie znasz swoich granic, ja nie wiem. Mhm. Ten Zachód to taki głupi, ci Niemcy poszli na naletek tej Rosji. Oj, tak. Kretyni, a to dlatego, że u nich jest przeludnienie. Ja musieli miejsca pracy na tego swojego debilowatego ludu załatwić. Tak. Żeby ci robotnicy na cokolwiek mieli do roboty, bo bez tych zamówień leżą. Leżą. Czysto co drugie. Olbrzymie zamówienia, przemyśl. Właśnie. Proszę. No. I teraz to się tak.